Marek Zaremba, ksiądz Mateusz Dudkiewicz, Dwa Serca, dietetyka i kapłana Jezusa i Maryi, moje i Pana, Pani i Pana, Pana i Pana. Chodzi o to, żeby na nowo odkryć serce Chrystusa, trochę wędrując drogą świętej Małgorzaty Alakok i świętej siostry Faustyny, ale przede wszystkim odnajdując swoją drogę do Chrystusa. Dzisiaj będzie o przyjaźni z Jezusem, więcej o wdzięczności, o trosce wzajemnej, o zaufaniu. To z jednej strony sprawy, które dzisiaj powinniśmy przeżywać, bo zamknięci, bo odcięci, w jakiś sposób głębiej i na nowo je odkrywać, a okazuje się, że bardzo często wręcz odwrotnie jest w naszych rodzinach. Podobno coraz więcej telefonów o to, jak doprowadzić do rozwodu, jak kogoś eksmitować w tych czasach, i takie trudne nam się pojawiają momenty, o przemocy domowej nie wspominając. Więc my będziemy zachęcać do tego, żeby się przyjaźnić, z Jezusem, ale myślę, że żeby przyjaźnić się z Jezusem, to najpierw trzeba zaprzyjaźnić się z samym sobą i z tymi, którzy na naszej drodze zostali postawieni. No więc zaczniemy mocno. Ksiądz Mateusz, czym jest przyjaźń z Jezusem? Nie ogólnie, dla księdza. Szczęść Boże. No bardzo mocno od samego początku. Takie pytania są niezwykle trudne z tego względu, że łatwo je zbanalizować, łatwo je gdzieś tam załatwić jakimś ogólnikiem. Dotykają najczulszych, najwrażliwszych też strun serca. No i bardzo się cieszę, że się możemy tutaj spotkać, chociaż to pytanie rzeczywiście jest od samego początku takie bardzo mocne i bo ono jest intymne. Tak, tak. I dlatego tak klucze z wrodzonej asertywności. Ale właśnie, żeby nie otrzeć się o banał, a też nie uciec od odpowiedzi, to myślę, że to jest fundament jakby życia i to jest dla mnie coś podstawowego. W sensie takim, że ta przyjaźń jakby określa wszystko inne w moim życiu. Bym, nie wiem, zamknął oczy i pomyślał sobie o tym, że nie ma tego wszystkiego, to zostaje pustka. Mówiąc tak od strony negatywnej, jak przeżywałem jakiś taki, powiedzmy, najtrudniejszy okres w życiu i sobie myślałem, że nie będę mógł iść na Eucharystię, to wtedy sobie pomyślałem, no to się tak nie da. To tutaj stracę za dużo. I może w tym kluczu właśnie eucharystycznym to widać najlepiej, że ta przyjaźń z Jezusem jest tak bardzo fundamentalna. No właśnie nie wiem, jak to nazwać ostatecznie, ale jest no wszystkim, jakkolwiek to zabrzmi banalnie, ale najgłębiej tak jest. I tak sobie myślę też, no po to są te rekolekcje, żeby usłyszeć to bicie serca na nowo. To jest to bicie serca powołującego Chrystusa, który gdzieś tam kiedyś powiedział, pójdź za mną na tysiąc różnych sposobów. To jest to bicie serca Chrystusa, który mówi, idź za mną nadal, pomimo wszystko. To jest to bicie serca, które mówi, chcę być kochany w innych ludziach i głoś tę miłość. No. Papież Benedykt XVI, za Guardiniem, że ucieknę teraz, żeby móc dalej mówić, w cytat, mówił o zamianie podmiotu. To znaczy Guardini jeszcze wcześniej powiedział, że w momencie, kiedy dokonuje się chrzest, w momencie, kiedy Jezus wkracza w nasze życie, to zmienia się coś w naszej egzystencji totalnie. Że dokonuje się to, o czym pisał święty Paweł, że żyje już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Że ja oddaję swoje życie Chrystusowi i paradoksalnie właśnie nie tracę, znaczy oddaję wszystko,
ale Jezus na nowo oddaje mi jakby wszystko, czym ja mogę być. Oddaje mi to nowe istnienie, ten przemieniony podmiot. Właśnie Benedykt potem pisze, zamiana podmiotu, że ja już nie ja, ale nowy ja. W Chrystusie jestem najlepszą wersją samego siebie. Tylko serce, które jest oddane Bogu, może być sercem szczęśliwym, spełnionym, ostatecznie żywym, bijącym i dającym życie innym. To tyle. Czy bycie kapłanem zmienia coś w przyjaźni z Jezusem? Ja, no znowu to jest, ja cię Miriam, normalnie myślałem, że my się bardziej lubimy. No to jest fundamentalne. No, wiadomo, że niebycie kapłanem powoduje, że nie powoduje, że jestem mniej kochany, ale to tak jakby zapytać matki, czy ona kocha bardziej to dziecko, czy tamto, nie? Czy w momencie, kiedy to dziecko... Nie, pytam o drugą stronę. O ciebie w kontekście Jezusa, nie Jezusa w kontekście ciebie. Bo będąc kapłanem, trzymasz go w rękach. To od ciebie zależy jego pojawienie się dla mnie w Eucharystii. Czy no, to coś zmienia w twojej relacji z Jezusem? Twojej, nie Jezusa, bo tu nie pytam o to, czy Jezus kocha ciebie bardziej dlatego, że jesteś kapłanem. Nie o to mi chodzi. To znaczy, im dłużej jestem księdzem, tym bardziej sobie uświadamiam wielkość tego daru i jakby moją małość w tym wszystkim, to, że w ogóle sobie na to nie zasłużyłem i nie uważam, że nie wiem, jak jestem jakiś wybrany, czy jakiś, nie wiem. I coraz bardziej właśnie mam świadomość tego, że to jest kwestia takiego zaufania też Jezusa, tego, że On sprawia, że chce działać. Nie? Bo jeżeli ja bym powiedział, że ja dzisiaj nie wstanę i ja nie odprawię Eucharystii, to wstanie ktoś inny i będzie. No, znam statystyki w Polsce, na mnie grozi brak dostępu do Eucharystii z całym szacunkiem dla wszystkich. U nas nie. Więc to jest takie otrzeźwiające, chociaż wiadomo, że jest mnóstwo rejonów, w których jest brak księży i trzeba jak najbardziej i żniwo jest wielkie i tak dalej. Natomiast bo mówimy o tej relacji osobistej, nie? I tak sobie myślę, że to jest kluczowe, ta relacja. Do mnie przemawia ta ikona, którą jakoś też chcemy zachęcić naszych uczestników rekolekcji do tego, żeby nad nią się pochylili. Jezus i przyjaciel, że to jest ta relacja podstawowa. Czy tak jak pisał Benedykt, że ja mam się stać synem w synu. To są te dwa serca, że ja przybliżając się do serca Jezusa, jestem wprowadzony do serca Boga Ojca i to się ciągle dokonuje w Duchu Świętym. No to cóż, żeby było równo i sprawiedliwie, Marek Zaręba, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. I o przyjaźni z Jezusem teraz z perspektywy dietetyka, człowieka, który stoi po drugiej stronie ołtarza. Kiedyś miałem wywiad do przewodnika katolickiego i zadano mi pytanie, czym jest dla mnie przyjaźń z Jezusem? A ja tak szybko odpowiedziałem, no jeżdżę z nim na tandemie, gotuję z nim razem, jeżdżę na zakupy. To było szalone, ale to mi przyszło pierwsze do serca. Tak? Gdybym dzisiaj zrobił listę przyjaciół, wpisałbym go na pierwszym miejscu. Ale jeszcze 10 lat temu było kiepsko w moim życiu. Wiara, nadzieja, ufność. No, Faustyna Święta napisze w dzienniczku, że jedynym naczyniem, którym czerpie się z miłosierdzia, jest ufność. Ja tej ufności do końca nie miałem, zgubiłem się w życiu. Teraz piszę w moich poradnikach rzeczy, których żyłem wbrew temu, o czym piszę. Nie wstydzę się tej prawdy, trudnego życia, trudnej młodości. Ja odzyskałem tą godność dziecka Bożego przez łaskę, więc ja jestem przekonany, że bez łaski tej przyjaźni nie da się w żaden sposób uformować, że bez Ducha Świętego, że bez wiary, bez tej formacji duchowej to jest trudne. Ja jestem bardzo zakochany w Chrystusie i nie wstydzę się o tym mówić. To jest duchowa przyjaźń, to jest duchowa więź, to jest bardzo intymne spotkanie w czasie Eucharystii, ale dopiero ta dojrzałość przyszła, kiedy się zbliżyłem do Maryi.
prosiłem Matkę Bożą, że ja nie rozumiem tego wszystkiego do końca. Ja nie potrafię tak tego, jak Kościół czasem próbuje nam to na różnych pięknych homiliach opowiadać. No i przyszła ta łaska, tak? Matka Boża pomogła mi zrozumieć to cierpienie, z którego wypływa właśnie ten dar dla mnie, że ja mogę się karmić. Jako dietetyk właśnie bardzo stawiam na ten pokarm, tak? Że Bóg zawsze dotrzymuje słowa. I kiedy się nawróciłem 10 lat temu tak głęboko, w 40 urodziny, no to przez te ostatnie 10 lat właśnie zobaczyłem, że przyjaźń to jest coś, co jest dynamiczne, co się musi rozwijać. I fascynuje mnie w Chrystusie to, że ta przyjaźń się nigdy nie skończy i będzie wieczna. Dlatego ona mnie tak kręci, można powiedzieć, tak? I choć przyjaźń jest tak ważna, no niestety też zauważyłem, że w dzisiejszym świecie stała się rzadkością, ponieważ internet, media społecznościowe skłaniają nas do takiej fałszywej obietnicy bliskości. Jesteśmy z jedną osobą, z drugą, z trzecią, z czwartą. A na Facebooku to mamy setkę tak, przyjaciół. Trudno tą przyjaźń dzisiaj zgłębić. Patrzę na życie moich dziadków, rodziców. To były prawdziwe przyjaźnie, również z Bogiem. Wierność. Tu w kluczu przyjaźni z Jezusem bardzo stawiam na wierność Jemu, tak? Czyli jestem codziennie na Eucharystii, jak mogę oczywiście, odmawiam modlitwy, sercem się modlę bardziej, już nie tak mechanicznie, nauczyłem się właśnie odmawiać różaniec, koronkę sercem i pozostawiam też tą przestrzeń Chrystusowi, żeby On zarządzał też naszą przyjaźnią. Nie chcę mieć jakiejś poprawności religijnej, tak? Właśnie szukam tej delikatności, subtelności i nie boję się o tym pisać. Ja wiem, że to jest infantylne, czasem mi media zarzucają, że ty jesteś taki wylewny w swoich książkach. Ja mówię, ale dlaczego nie mam stawać w prawdzie o swoim sercu? Tak, może to komuś pomoże, bo mi właśnie coś takiego pomogło, kiedy byłem w trudnych sytuacjach. I przeczytałem niejednokrotnie ludzi, którzy właśnie podzielili się swoim świadectwem, że oni mają realną relacje przyjaźni z Jezusem. I to przypomina mi się moje życie, kiedy ja byłem tą Martą, zagonioną nieustannie w tych ziemskich sprawach i dotknął mnie ten aspekt tej Marii, która siedzi i Chrystusa, który mówi, że Maria wybrała lepszą cząstkę, której nie zostanie pozbawiona. I to mnie zastanowiło, tak? Że Jezus dotrzymuje zawsze słowa, a człowiek niekiedy. Więc jeżeli Bóg dotrzymuje słowa, to ja mówię, idę za tą przyjaźnią, choćby były trudne sytuacje, a mam ich sporo w życiu, hejtu, oceniania, krytykowania i tak dalej. Więc też ta przyjaźń jest dla mnie czymś fascynującym przez to, że zacząłem wchodzić w tą Marię, czyli wybrać tą cząstkę lepszą. I to jest dla mnie Eucharystia. Że ja w codzienności wybieram tą najlepszą cząstkę, której nie zostanę pozbawiony, ponieważ Jezus mi to obiecuje. I staram się, aby to moje naczynie duchowe było na tyle czyste, na ile możliwe to jest w moim życiu, bo jestem grzesznikiem. I Kościół mi w tym bardzo pomaga. I zrozumiałem dopiero tajemnicę Kościoła, że Jezus zostaje w Kościele w czymś najwspanialszym, najpiękniejszym, bo zostawia swoje boskie serce, które bije nieustannie miłością do mnie. Tak? Ja mogę przyjść w każdej chwili do Kościoła w ciągu dnia, dlatego podoba mi się parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, bo tam zawsze jest praktycznie Pan Jezus wystawiony. Ja tam mogę zawsze oddychać tym samym powietrzem z Panem i ta przyjaźń trwa. I co mnie też dotyka w przyjaźni z Jezusem, że tu nie trzeba dużo słów. Maria mnie nauczyła posiedź po prostu, nic więcej, bo osoby, które się prawdziwie kochają, tak naprawdę nie muszą do siebie zbyt wiele mówić. I to się przełożyło na moje małżeństwo. Tak? Przyjaźń z Jezusem dotknęła mnie i później zobaczyłem, że pragnę takiej samej przyjaźni z żoną, z dziećmi i to przyszło. Tak? Pole bitwy w naszym domu, agresji, kłótliwości, egocentryzmu, szczególnie z mojej strony, stało się miejscem oazy pokoju, miłości, szczęścia, radości. Dzięki temu, że zaprzyjaźniłem się z Chrystusem, który mi pokazał, Marek, nie możesz obwiniać swojej żony za brak swojego szczęścia, masz prawo zmieniać tylko siebie. To była bardzo trudna definicja, ale jak ją wgrałem w moje serce duchowe, to zaczęło tętnić właśnie życiem i przyjaźnią z Chrystusem. I też te rekolekcje na pewno jestem przekonany, że niejednego z Państwa wciągnął w tą szaloną przyjaźń z Jezusem. Skoro mowa o Marii i Marcie, jak Kościół patrzy na przyjaźń Jezusa z tymi kobietami?
No potrzeba bilansu. Rzeczywiście to jest bardzo piękny obraz i znowu dwa serca się pojawiają i to jest nasza rzeczywistość. Jesteśmy gdzieś tam zakłopotani o wiele rzeczy, ale nie możemy zapominać o tej najważniejszej relacji, o tym naszym byciu z Panem. I właśnie do tego też chcemy wychować i chcemy pokazać, że w każdym z nas powinniśmy dbać o i o Martę, i o Marię, żeby nie iść za ostro w jakiś taki pracoholizm, aktywizm, nadmiar jakichś zewnętrznych rzeczy, także w życiu duchowym, ale potrafić też jak Maria właśnie zatrzymać się, rozważyć, nie zaniedbując obowiązków, bo wiemy, że to też nieraz zdarzają się i skrajności w drugą stronę, że matka czy żona zaczyna wieść życie mniejsze kosztem rodziny i to potem nie jest zdrowa pobożność i chodzi o to, żeby to mocno zbilansować. Myślę, że w tym czasie jest to bardzo ważne i dlatego mnie się bardzo podoba ta współpraca z Markiem jako dietetykiem, jako sportowiec też się bardzo interesowałem tymi rzeczami żywieniowymi i tak dalej, ale żaden z dietetyków nie zwracał uwagi na to, że człowiek jest taką całością, że kasza jaglana to nie wszystko, że orkiesz to nie wszystko. I to chcemy pokazać, że człowiek to jest i ciało, i dusza. I myśmy w tych czasach epidemii gdzieś tam z tyłu mogli dać się zwieść temu, że jak będziemy myć ręce, zachować dystans społeczny, będziemy unikali wszelkiego kontaktu, to wtedy jesteśmy bezpieczni, nic nam nie będzie groziło i koronawirus nas nie dotyczy. Tymczasem wiemy dobrze, że największym naszym problemem jest grzech. Największym naszym zagrożeniem i ryzykiem związanym z naszym życiem jest śmierć wieczna. I to chcemy jak na nowo uświadomić, pokazać, że Jezus jest lekarstwem na śmierć. O tym trzeba pamiętać. I tylko On ma receptę na życie wieczne. To jest dobra nowina chrześcijaństwa, że nawet jeżeli ktoś skończy to swoje życie po ludzku przed czasem, to nie jest przegrane na wieczność. I na tym polega to całościowe spojrzenie, że nie wystarczy myć rąk i tak dalej, ale Marek mówi o tym, żeby obudzić wewnętrznego lekarza, o całym naszym organizmie, który tak jest skonstruowany, że to wszystko ze sobą współgra, że duchowość nam pomaga w zdrowym przeżywaniu rzeczywistości, że tak naprawdę człowiek, który żyje w stanie łaski uświęcającej blisko Boga, może o sobie powiedzieć, że jest zdrowy. Nie tylko ten, kto ma super figurę, jest fit i uprawia jogę. No, i mówi, że na zielonych pastwiskach jest fajnie, bo on wtedy czuje tak siebie bez Boga osobowego, bez sakramentów i tak dalej. Więc chcemy pokazać to bogactwo Kościoła i to właśnie, że to Jezus mówi, ja jestem chlebem życia. Kto mnie spożywa, będzie miał życie wieczne. I myślę, że ten głos Kościoła jest bardzo ważny, że głównym problemem naszej cywilizacji, jak mówił Benedykt, znowu się do niego odwołam, to nie jest koronawirus, to nie są te problemy. Głównym problemem jest brak Boga. Wszystko inne jest potem konsekwencją. Jest przecież pandemia aborcji, eutanazji, walki z rodziną, z życiem. Ewangelium Vitae Jan Paweł II też o tym mocno pisał, że jeżeli gubimy Boga, wchodzimy w materializm, a za tym idą tak, właśnie te tak. Wszystkie problemy. Wszystkie inne izmy i jakby rekolekcje to jest ten czas, w którym chcemy sobie zrobić na nowo kolekcję tego, co jest najważniejsze w naszym życiu. Stare nasze polskie przysłowie mówi, gdzie Bóg jest pierwszy, tam wszystko inne jest, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na właściwym. I po to jest czas rekolekcji, żeby sobie zadać te najważniejsze pytania. Koronawirus nam załatwił dwie sprawy, które są ważne na rekolekcjach. Jako rekolekcjonista zawsze ma dwa zadania. Po pierwsze sprawić, żeby ludzie, którzy przyszli do kościoła na te 3 dni, 4 dni, w zależności jakie to są rekolekcje, się zatrzymali. A jak już się zatrzymają, to żeby zadali sobie najważniejsze pytania. Więc wszystko stanęło i zadaliśmy sobie najważniejsze pytania, no bo codziennie były serwisy informacyjne, które donosiły, że zmarło
15 osób. Jest źle, będzie jeszcze gorzej. Tak. Więc zadaliśmy sobie te pytania, ale czy mamy właściwe odpowiedzi? I teraz rekolekcje są po to, żeby w Słowie Bożym poszukać tych najwłaściwszych odpowiedzi. I znowu Benedykt mówi rewelacyjnie, że odpowiedzi na pytanie o śmierć, o sens życia, które nie sięgają Boga, są za krótkie. I my w rekolekcjach chcemy pokazać wystarczająco długą odpowiedź właśnie na to pytanie o sens, o śmierć, o cierpienie, o jakość naszego życia. To profesor Szymik, mój mistrz, rewelacyjnie ukazuje, że są ważne te proste rzeczy i to jest też głębia, myślę, tego nabożeństwa do serca Pana Jezusa, bo z jednej strony jest to pobożność tradycyjna, której nieraz się wiele zarzuca, ale z drugiej strony taka głębia teologicznego myślenia, czy głębia w ogóle całej rzeczywistości kościelnej, gdzie to wszystko w Eucharystii się skupia, w tej wielkiej tajemnicy wiary, do której wciąż nie dorastamy i ją poznajemy. Także nic tylko na kolana i na Eucharystię. Tak, ja myślę, że przyjaźń wymaga czasu. I przyjaźń to coś znacznie więcej niż znajomość na Facebooku czy Instagramie. My bardzo lubimy dzisiaj świat obrazowy, natomiast kultura obrazu w moim przekonaniu umniejsza nam sprawy duchowe, jeżeli chodzi o sytość w Bogu. Tak? Ja jako dietetyk będę starał się w tych rozważaniach pokazać, czym jest sytość w Bogu, czego ja doświadczam, dzielić się refleksją na temat sytości. Na przykład post jest taką trudną dzisiaj dyscypliną, można powiedzieć, którą nie chcemy uprawiać, aby podnieść jakość sytości w Bogu. Piąty tydzień będziemy pochylać się nad jałmużną i postem, czyli sekret bycia najmniejszym. To w Kościele dzisiaj jest trudne. Każdy chce być autorytetem, każdy chce się wypowiedzieć. W koronawirusach tak samo. Każdy chce być dzisiaj ekspertem, tak? Czy mam wykształcenie wirusologa, czy nie? Ja już wiem wszystko na ten temat, ponieważ przekładamy z jednego miejsca w drugie. I ten świat się nie zmieni. On się tak zapętli, że on się w końcu wykończy. Zresztą święta Hildegarda o tym pisała, że świat jest włożony w nieskończoność, jego historia i tak jak życie jednego człowieka, urodził się i umrze, tak? I będzie nowa ziemia, nowe niebo. Natomiast dopóki tu żyjemy, ja mam zawsze jako dietetyk taką refleksję w sercu, kiedy przychodzi do mnie osoba chora, która tak naprawdę wie, co jej szkodzi, to skupiamy się często na tym, co dodać do naszego życia, żeby być zdrowym. Nie patrzymy na to, że warto coś odjąć, żeby zrobić przestrzeń. Tak? I tu musimy zrezygnować w czasie tych rekolekcji z pewnego czasu, z pewnych uzależnień, po to, żeby budować tą przyjaźń i zobaczyć przez te 33 dni, co z tego się urodzi, tak? Bo to może być szalona przyjaźń po tym zawierzeniu się. Tak? Może serce Jezusa nas tak pociągnąć, tak porwać, czego się kompletnie nie spodziewamy. Dlatego my jako prowadzący pozostawiamy całkowicie przestrzeń Duchowi Świętemu, zapraszamy do tego w duchu właśnie Maryję, która jest przede wszystkim najwierniejszym przyjacielem swojego Syna i Boga i ona nas będzie kształtować w co wierzę głęboko w tych rozważaniach. Święta Małgorzata, święta Faustyna to są wielkie święte, które naprawdę oddały życie za tą przyjaźń i prawdziwego przyjaciela można zdobyć wyłącznie spędzając z nim czas i to jest jak gdyby coś, co zachęcamy też Państwa do tego, abyście znaleźli czas, abyście się nie bali tego czasu oddać, bo to jest czas błogosławiony, bo to jest czas, w którym bije to drugie serce, tak, do którego będziemy się uciekać. I jeszcze tak kończąc to właśnie, że korzystając z potężnej mocy mediów, czasy obecne nie pozwalają, aby człowiek właśnie myślał samodzielnie, aby jego sposób widzenia świata odbiegał od tego, który jest przez niego promowany, czyli właśnie zacznijmy przeszkadzać temu światu, który nas po prostu karmi tym byle czym. Zacznijmy od tego odchodzić, a wierzę w to, że ten czas będzie błogosławiony. www.dwaserca.eu Zapraszamy Państwa na stronę. Ci z Państwa, którzy jeszcze się tam nie zdążyli zapisać, jeszcze nie zdążyli zajrzeć, niech zrobią to jak najszybciej. Zachęcą swoich przyjaciół, znajomych, wszystkich tych, których chcieliby zabrać na wyprawę do serca Jezusa. Od 17 maja, czyli od wczoraj, wędrujemy w tym kierunku. Powędrujemy do 19
czerwca, by z nadzieją na to, że to serce Jezusa nas przygarnie, do Niego dotrzeć. Ksiądz Mateusz Dudkiewicz, jeszcze Marek koniec Zaręba, małe ćwiczenie, oczywiście, bo chcemy tak. na każdy tydzień dać zadanie. Pierwsze będzie bardzo proste. Zrób listę swoich przyjaciół i sprawdź, czy jest na niej imię Jezus. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Amen. Amen. Szczęść Boże.